Na lewo. A, na lewo. Na lewo. Na prawo zajechałybyśmy do Sołtysa. A tutaj zbliżamy się do domu wśród sadów, w którym teraz mieszkają państwo, uchodźcy z wojny w Donbasie, pani Swietłana i Wołodia, Oparinowie. To jest pani rodzina. To jest mój rodzinny dom. Ja się tutaj urodziłam, wychowałam, spędziłam dzieciństwo. Zobaczymy, czy jest otwarta brama. Tak, brama na nas czeka. No, powitanie, wychodzi do nas pani Swietłana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, moja kochana. Tam, chodźcie. Pójdziemy. Do domu? No tak. A co wam? А я хотела занятия вобрать вам быстро. Поставила воду, борщ сварила, видишь, украинский, с фасолью, настоящий. Будете у нас до вечера ночевать. Млеко свежее от коровы привезла. Свечи коллежанка. Дуже у нас есть покой, будете ночевать. Маче запрошение. No, bardzo dziękujemy. Sałateczka, ciasto. Będziemy jeść. Początek był taki, że gdy moja mama stąd wyjechała, ten dom był pusty. Ponieważ moi rodzice zawsze lubili pomagać innym i bo mój tata pierwszy miał samochód w Przegalinach Dużych, Warszawę i miejscowi korzystali z tego, gdy trzeba było zawieźć kogoś do porodu, albo dziecko do lekarza, albo do kościoła panią, którą bolała noga, to robił to mój tata z życzliwością. Wielu ludziom pomagał. Robił też wszystkim zastrzyki w Przegalinach, bo miał uprawnienia felczerskie. I mój dom właściwie był zawsze pełen ludzi, którym trzeba było pomóc, których trzeba było przyjąć. Ponieważ u mojego taty wychowała się sierotka Lodzia, u mojej mamy sierotka Terenia, to ja wymyśliłam, że chciałabym, żeby zamieszkali tutaj jacyś ludzie, którzy stracili swój dom. Nie wiedziałam, że to będą uchodźcy. Myślałam, nieważne było, wiedziałam, że muszą to być ludzie, którzy czy w pożarze... Potem, czy w pożarze, czy w jakiejś innej katastrofie stracili swój dom. I zaczęłam dzwonić do różnych miejsc, do kurii biskupich, do centrów wolontariatu. No i pewnego dnia zadzwoniła jakaś pani i zapytała, czy mówię po rosyjsku. Powiedziałam, tak mówię. Mówi, to oddaję słuchawkę. Oddała słuchawkę Swietłanie, która powiedziała po rosyjsku, dzień dobry. Czy to prawda, że wy chcecie nas przyjąć? Ja mówię, tak, to prawda. Można mówić, jak raz szybnie. Ja kiedy jechała i myślała, jak to będzie. My mieszkali w dużym mieście. Jak my będziemy w dzierewnie mieszkać na wsi? Zastanawiała się, że jak pojadą do takiej podlaskiej wsi, że to będzie jakaś taka malutka chatka, która nikomu nie potrzebna. Mówi, Boże, my przyjeżdżamy, a to taki piękny dom, prawie jak pałac. Ja zobaczyła, że duży sad, dworiec dom. Myśmy w ogóle w to nie wierzyli, że ktoś nam taki dom chce dać. Jak zobaczyli Hienio i z Adamem. Думаю, Boże, jakie fajne, inteligentne, proste i takie хорошие ludzie. Gdy spotkaliśmy się przy bramie, to ja poczułam do nich dużą sympatię i myślę, że to była wzajemna sympatia. Przyszliśmy do domu, a Swieta mówi, Boże, jak w swoim domu, jestem jak u siebie. To, co mnie poraziło, Henia odkryła wszystkie pokoje. Мне было то, что человек полностью мне доверял. Zdziwiła się bardzo, że ja niczego nie zamykałam, żadnego pokoju nie chowałam, tylko jej zaufałam, uwierzyłam. Po prostu potraktowałam ją jak członka najbliższej rodziny. Usiedliśmy przy herbacie i wydawało mi się, że znamy się od wieków. We mnie nie było strachu, ale miejscowi ludzie do mnie dzwonili, gdzie mówili... Co ty tam jakichś Ukraińców, jakichś Ruskich sprowadziłaś? Ty wiesz, mówię, że Ukraińcy to zabijali Polaków? Ja mówię, no ale może nie wszyscy. Ludzie tutaj buntowali mnie. Mówili, że to tak nie wolno takich nieznajomych osób przyjąć pod swój dach. A ja mówiłam, że ja zawsze mam do ludzi zaufanie. Często wcześniej przyjeżdżali do pracy z Ukrainy, z Białorusi. Właśnie do sadów tam i pracowali bardzo fajni ludzie. Czy przyjęłaby pani kogoś pod swój dach? To znaczy pod swój dach, jakby były warunki. Tak jak pani Henio. Trudne pytanie. Trzeba pomagać ludziom, bo trzeba, a czy bym to zrobiła? Nie wiem, musiałabym się głęboko zastanowić. No nie, no raczej nie.
Nie przyjęłaby pani? Nie. A dlaczego? Bałabym się wszystkiego. No, nie, no, należałoby się przyjąć, jakbym było miejsce. Dzień, dwa, trzy, no, do trzech dni, to tak, no. O. Dzień dobry. Dzień dobry. A przyjęłaby pani pod swój dach takich zupełnie obcych ludzi, których pani nie zna? Zupełnie. A na co mnie te ludzie? No, pomóc im. Pomóc im? A mnie kto pomoże? Nikt. No dzieci ma pani sześcioro. No dzieci, tak. No to dzieci, to dzieci. Dzieciom ale trzeba nie... pomóc. A skąd można przyjąć takiego? Bez... Jak on nie ma tożsamości, kim on jest? No ma dowód i ucieka. Przed wojną potrzebuje pomocy. To nie taka prosta sprawa. No, maszyny nie ma na pieniądze, żeby się narobić. Musi się opłacać. Polski rząd daje dla tych ludzi. Tam, gdzie oni mieszkają, to prawdziwie, że tak dobrze, a nie wziąć tutaj, jak naszym dzieciom i też brakuje. Nie jesteś taka ciągła. Słyszysz, może nie jesteś dla sobie taka ciągła. Są bardzo różni ludzie i wśród nas. Jedni są bardzo życzliwi, pomocni, serdeczni, ale są też tacy, którzy uważają, że ja na przykład biorę pieniądze z Unii Europejskiej za to, że przyjęłam uchodźców z wojny. No to jest dla mnie, jak można coś takiego wymyślać? Ale zapytał mnie pewien pan, Henia, powiedz mi, ile to ta Unia płaci za to, że się weźmie takich uchodźców do siebie? Ja mówię, ja nie wiem, ile płaci, bo ja nie biorę żadnych pieniędzy z jakiejś Unii ani od nikogo. Po prostu wzięłam ludzi z dobrego serca, bo są nieszczęśliwi. I też trzeba im pomóc. Tego nic nie ma? Nie, ja z tego mam tylko dużo przyjemności. Dużo uśmiechu, dużo radości. Razem się gościmy, razem sobie mieszkamy. Nie, no jak mogę coś mieć? Mam szczęście. Im bardziej się z kimś dzielisz, tym bardziej tobie się mnoży. Ja takie zasady wyznaję. Czyli pani na czynszu też nic nie zarabia. Nie ma tu czynszu żadnego. Bo tak sobie pomyślałam, Boże, tacy tułacze. Oni tacy tułacze. Stracili dom, stracili wszystko, stracili ojczyznę. Pieniądze, samochód, swoje tam dorobek, życia. I jak ja mogłabym być dla nich jakaś niedobra czy nieżyczliwa? To przecież ja bym miała grzech. Jak ja mogłabym tak postąpić? W Donbasie nikt nie został. Rodzice zmarli. I my, że to, że nie, to nikogo... No i nie ma braciów, sestior. I ja sama. I nie ma gdzie wracać też. Tak, trudno, bo nasz dom tam wszystko zagrabili, bombiat cały czas. No właśnie, Swietłana płacze, że jej dom tak strasznie został zniszczony przez separatystów, że przecież mówi, my jesteśmy normalnymi ludźmi, jeśli nawet by ktoś przyszedł do mojego domu i chciał przenocować, ale po co niszczyć, po co łamać szafy, meble, po co tłuc okna, po co podpalać, po co bombardować, dlaczego niszczyć? Mówi, wszystko samochody mi wywieźli. Wszystko wywieźli i samochody im zabrali. Ona miała konto w banku, miała pieniądze, o jak oni mieli swoją hurtownię ryb. I też im to wszystko zniszczyli. Wszystko zabrali i wszystko zabrali i wszystko zniszczyli. I to, że kiedy ja wystąpiła po tym telewizoru, mnie pokazali po wszystkim kanałom. Gdy znalazła się w Kijowie, to udzieliła wywiadu ukraińskiej telewizji. Ona oskarżyła też władze miasta Ługańska, trudno powiedzieć oskarżyła, powiedziała prawdę, że współpracują z Rosjanami. I mówiła, kto sponsoruje te wojny. Mówiła prawdę. To się obróciło przeciwko niej, ponieważ jej telefon ukazał się w internecie, na YouTubie i dzwonili do niej różni ludzie z pogróżkami. Że ona jest zdrajczynią, że udzieliła wywiadu nieprawomyślnego tam zgodnie z Donbasem. No i grożono jej śmiercią. A to cały czas na mnie tak, prям, ja nie znalazła, co mnie już działać. I musiała stamtąd uciekać. Wtedy znalazła się na granicy ukraińsko-polskiej. W każdym razie oni znaleźli się na początku w ośrodku dla uchodźców w Bezwoli. Przyjeżdżał do ośrodka pastor zradzenia tego zboru ewangelickiego. I oni tam z nim poznali się w tym ośrodku, z tym właśnie pastorem. I on ich zabrał do Radzynia. No i wtedy właśnie trafili do Przegalin Dużych. Bóg dał mnie nową rodzinę. Mówi, ja mam teraz nową rodzinę. Bóg mi dał teraz nową rodzinę. Ale przystępujemy do posiłku. Swiatoczka, trzeba po waszemu się pomolić. Боже всемогущий, мы молимся Тебе на этом месте и благодарим Тебя за пищу насущную, которой Ты нас кормишь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты хранишь нас за этот дом, Господь. Только Тебе вся слава и хвала. Благослови эту пищу во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Это салат. Зеленый пор. Так. И кукуруза.
tutaj to ją naprawdę jakaś opatrzność zesłała, bo ona się tutaj czuje jak u siebie. Ona się czuje tu gospodynią. Nas przyjmuje, proszę zobaczyć, oni nazywają to sałatkę winegret. To jest taka sałatka bardzo warzywna, tylko z oliwą. W Polsce takie się nie robi, bo tutaj są i ziemniaki, i buraczek czerwony, kwaszone. I kwaszone ogórki, i kwaszona kapusta. To jest taka sałatka witaminowa na wiosnę. Tak, super. I jak przyjeżdżam i jak ja ją tu widzę, jak ona jest uśmiechnięta, to po prostu Pan Bóg mi się zesłał. Знаете, я хочу сказать ещё такой момент, что были такие случаи, когда я збирала, пошла напрацювати вишні, і я шибче працювала цим поляки, бо вони то палили, то мовили, то каву пили, ходили домой. А я працювала, і шибче них вишні. І так мовили зле. А в зешлом року в часі вакації, коли вона ходила зривати вишні, i ona najwięcej zarabiała z całej tej grupy i tam mi zazdrościli. A ona mówi, ale Polaki mój to albo palili papierosy, albo pili kawę, albo gdzieś tam chodzili. Mówi, a ja po prostu pracowałam cały czas. No i najwięcej tych wiśni zrywała i miała największe zarobki, bo to się chyba od kilograma jakoś liczy. I oni z zazdrości jej nie lubili. A później ja zaprosiła ich i ugostila, pokarmila. To nie всегда нужно отвечать злом на зло. I oni mnie potem mówili, что приходи до нас в гости. Ale ona powiedziała, nie wolno odpowiadać złem za zło. Jak oni mi zrobili źle i o mnie źle mówili, to ja ich zaprosiłam, zrobiłam im gościnę. I oni potem powiedzieli, no tak, ona jest normalna. Приходи в гости. Przychodź do nas w gości, bo trzeba sobie przebaczać. Proszę. Dzień dobry. Pan Miry. Dzień dobry. No, witam serdecznie. Zachodzi jeszcze do nas goście. No, tak, no. Kenia przyjechała do nas. Dzień dobry. Cześć, dobry, braciszku. Cześć. Witamy. No. Zapraszam kuszać. Budziesz? Kupiłem te takie? Nasz najlepszy sąsiad, nasza prawa ręka. Potrzebowałyśmy baterie. Ile minut upłynęło? Tak. 5. No, ja jechałem rowerem. I baterie już są. No. Mirek wsiada na rower. Nie tylko, że Swietłannie, powiedz, co zrobiłeś. Nauczył ją jeździć na rowerze. Jeździć rowerem, tak jest. No. To o, no na sam pierwszy powiedziałem, żeby usiądła na siodełko, podtrzymywałem za kierownicą, żeby się nie przewróciła na siodełko i tak dalej. Puściłem ją i sama pojechała, tam się troszeczkę przewróciła, ale dalej jeździła później, już się nauczyła jechać. Czyli na wsi to się troszkę zaczęło zmieniać. Tak, tak. To jest, działa jakiś taki dobry duch, wśród, no może nie wszystkich ludzi, ale wśród wielu ludzi, który upiększa życie. Ja wczoraj jeździła do takiej naszej koleżanki. Chciała, żeby ona mnie, tak, pomogła mnie napisać ten list prezydentu, bo chciała do niego zwrócić się, żeby my mogli tu mieszkać. No i chciała podziękować jego za wszystko. A po co ten list do prezydenta? Dlatego, że Swieta chciałaby zostać w Polsce. Chciałaby, żeby prezydent jej umożliwił mieszkanie w Polsce na stałe. Potrzebne są jej dokumenty, prawo pobytu w Polsce, bo ona w tej chwili jest w Polsce tylko tymczasowo. Ciągle ma to przedłużane tylko na 3 miesiące, na pół roku. Teraz Swieta, do kiedy wy macie przedłużone? Do września. Do września teraz mają. I to jest poczucie takiej niepewności, jest dla niej smutne. A co robi mąż pani Swietłany? On pracuje tutaj niedaleko, w pobliskiej fermie indyków. Jest bardzo szanowanym, pracowitym człowiekiem i ma bardzo dobre opinie w tej pracy. No pracuje już 2 lata tam, bo on ma prawo pracy, ale, no, ale to niepewność. On nie bardzo marzył o tym, żeby dostać prawo pobytu w Polsce na stałe, ponieważ nie mają gdzie wracać. Tutaj mają swoje miejsce, tutaj się zaaklimatyzowali, tutaj są szczęśliwi. No może los tak zdarzy, że tak będzie. Pani Swietłana czeka już na to ze swoim mężem 3 rok. Stycznia, 15 stycznia my przyjechali do Polski, 16. 15 stycznia minęły 3 lata. A jeszcze chciałam powiedzieć, że Swietłana zażyczyła sobie na 11 listopada flagę polską. I wywiesili przed domem tutaj na ganku biało. A i 3 maja na Dzień Konstytucji też wieszali polską flagę. No prawda, że piękne? No. Kenia przywiezie flag, bo u nas nie ma flagi w Polsce, wiesz, powiedzie. Zapraszam panią redaktor. Obejrzymy nasze gospodarstwo. Zapraszam. Te stokrotki? Piękne. To są biało-czerwone, symbol polskiej flagi. U nas to jak sanatorium, wiesz? A ty to u mnie żywot malyszy. Moje dziwoniki maleńkie. Kuroczka, mama. Taka radość, widzisz od nich, no?
Że to żywe, że to ty swoimi rękami to, widzisz, żyć dał. No. A pani ma dzieci? Ma, na Ukrainie ma dzieci. A dzień nie może to jechać, bo on tam wojennoobowiązany, no on rzeczownikiem pracuje. To jeden tam jest ratownikiem tak. Na wojnie. Tak. No, a drugi syn tutaj był z wami, tak? No, to, który pojechał do Lwowa. We Lwowie mu te wszystkie papiery ukradli, tak? Zabrali papiery, obudził się w parku bez dokumentów i teraz nie może wrócić, bo nie ma dokumentów. Czyli wszystko mu tam w tym Lwowie ukradli. Tak. Włącznie z ubraniem. Tak. Za to, że z Donbasu. Tak. Dla takich ludzi nie ma ni mieszkania, ni pracy, nic nie ma. No i teraz musi tam czekać, aż papiery mu zrobią nowe. Tak, żeby zrobili nowe papiery. Tak, widzisz, ja nie widzę swoich dzieci już 3 lata. Mnie już też serce za to boli. Kiedy ta wojna zakończy się? 3 lata pani już synów nie widziała. I... Tak, to, że wojna porozkidała rodziny. To bardzo trudno, ponieważ... Oni obydwaj są na wojnie i jeden z nich jest u właśnie separatystów. Tak samo oni są podzieleni. Jedni są za Ruskimi, drudzy są za Ukraińcami. I tutaj też jest przykład takiej historii dramatycznej. Dwóch synów, każdy z innej strony. No oczywiście. Dlatego jest jej tym bardziej ciężko. Ona powiedziała, nie ma nikogo. Przecież ona ma brata, który się od niej odwrócił i poszedł do Putina. On jest u separatystów, on pierwszy by ją zastrzelił, jakby ona tam pojechała. Tak, takie życie. Tak. To z 1,5 roku temu było, że przyjeżdżam, a Swieta taka smutna, płacze, przekłada tam jakieś ubrania w szafce i widzę, że taka smutna, że tęskni pewnie za domem, ale widziałam, że to są takie jakby początki depresji. Pojechałam do Komorówki, do lekarki i mówię, że mam taką przyjaciółkę, ona jest z dalekiego kraju, z wojny i że jakoś się źle czuje. I ta lekarka powiedziała mi, żebym tam kupiła jakieś ziółka, takie tabletki ziołowe, takie tonizujące. I ja przywiozłam i ona to zażyła i... Lepiej się poczuła i zdecydowanie. A myślę, że może nawet nie chodziło tak o te pigułki, jak o to, że ja się zainteresowałam, że jej pomogłam, że ja jej powiedziałam, Swieta, jakbyś ty była chora, czy jakby coś ci było, to ja natychmiast ci pomogę i zabiorę ciebie do Lublina. Oni też byli u nas w Lublinie, w gościach. Ona wie o tym, że ja jej pomogłam w każdej sytuacji. Nawet jakby, nie daj Boże, dostała to odmowę, to ja poruszę niebo i ziemię, wszystkich wojewodów świata, żeby jej pomóc. Przecież to są uchodźcy z wojny. Wyobrażacie sobie, jak oni muszą cierpieć? Jakie oni nieszczęśliwi ludzie są? To z nas nikt tego nie przeżył. To mogli przeżyć najwyżej nasi rodzice, jak stracili tam, czy jak kiedyś się paliły w sierze, spaliło się wszystko, zostałeś w jednej koszuli. To tak samo jak oni. Я ще хотіла такое мовити, от Захеню, що як тільки я помишлю о ній, ну так спомню, то вона обов'язково або зазвонить, або приїде. Ну, є така духовна зв'язь. Ми собі сідаємо вечором і співаємо собі трохи по-російську, трохи по-українську, трохи по-польську. Так, ти пісні, щоб співаєш. Так. Ти казала, понеділок, підемо разом на барвінок, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сума розума звела. І собі співаємо. Але на початку, коли приїхав тут до нас Соутис і запропонував Світлані, щоб вона співала в коле господинь вєйських в Пшегалінах. A Swietłana mówi do mnie, Henia, jak ja mogę śpiewać wesoło, jak u nas tam taka straszna wojna, jak mnie tak smutno, jak tam ludzie giną, jak młodzi chłopcy na ulicach leżą nieżywi, to jak ja mogę śpiewać? Ja mówię, Swietłana, no życie toczy się dalej, tam jest wojna, ale ty jesteś tutaj u nas i no, trzeba włączyć się między ludzi. I tak powstała współpraca Swietłany, ma piękne zdjęcia, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite. Ukraińska dziewczyna w polskim stroju ludowym śpiewa w kole gospodyń wiejskich na Podlasiu. Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce, na tej zieloniutkiej przetaszkowie śpiewają. A na tej lipce, na tej zieloniutkiej przetaszkowie śpiewają. Jeżeli chodzi o nasz zespół, to powstał już 5 lat temu. A jeżeli chodzi o Swietę, to Swieta do nas dołączyła dopiero rok temu. No i tak śpiewamy. Jesteśmy zaproszeni do różnych tam miejscowości. Swieta oczywiście razem z nami jeździ.
No ale ona się tak stara, po prostu przypisuje, tłumaczy sobie. No. Żeby ja tak zapamiętała teksty, melodię, bo dziewczęta już dużo lat śpiewają, wiesz, a ja tylko u nich uczuся. Aha, to pani jest taką nowicjuszką na razie. No ja się nie śpiewała w tej. Tak, nie, ona nadąża za nami, nie ma problemu żadnego. Nie, nie. Masz kukułeczkę? Вот, jest co to. Dobrze, dobrze, wystarczy te dwie. Już? Mhm. Więc kukaj kukułeczko, zakukaj jeszcze raz, a gdy Jasio przybędzie, odlecisz sobie w las. A gdy Jasio przybędziesz, odlecisz sobie w las. Еще нужно рассказать за то, что людям в Варшаве некуда ехать, понимаете, отпочивать. А тут экологически чистый воздух. Светлана, ciągle ma marzenia, żeby tu załatwić jednak tą agroturystykę, żeby ludzie z Warszawy, którzy mają brudną wodę i nieświeże powietrze, przyjechaliby do Przegalin, gdzie jest ekologiczna woda, świeże powietrze. Przenocować można, basen można postawić. Światłana zrobi masaż i zrobi masaż z miodem, dla, żeby panie miały piękne figury. Masaż odchudzający jakiś tam z miodem. W każdym razie Światłana chce tu zostać na zawsze i prowadzić agroturystykę. Widziałam jej dyplomy, widziałam certyfikaty, które ma, jeśli chodzi o masaże. Wiem, że jeździła też do Stanów Zjednoczonych właśnie z tych organizacji kobiecych ukraińskich na jakąś tam wymianę i na szkolenie i ma kompetencje, a poza tym ma chęci. I ma dużo energii i do takiego zacięcia do pracy i do jakichś podejmowania inicjatyw. Czego dowodem chyba jest ten nowy dzbanek, który zakupiła. No, Henia, my решили z Wowej czelnik pomieniać ciebie na etat, na nowy. Ona zaprasza sąsiadów na ten ukraiński barszcz. Na Boże Narodzenie przywozi paczki ze swojego kościoła z Radzynia i daje przegalińskim dzieciom. To Bóg tak mówił, u was nie będzie nic swawo, no wy będziecie pomagać ludziom. My niczego nie mamy, no my pomagamy, służymy ludziom. Moja babcia kiedyś mówiła, że jak człowiek ma dobre serce, to rosną u niego kwiaty. Te paprocie to są ulubione kwiaty mojej mamy. Proszę zobaczyć, jakie one są piękne. Jak Swieta je wzięła w swoje ręce, jakby natchnęła te paprocie nowym duchem, nowym życiem. Tak, one były poschnięte i na dole już miały te listki takie. Proszę zobaczyć, one żyją, one się cieszą, prawda? One wręcz się śmieją dzięki jej cudownym rękom, dzięki jej dobremu charakterowi, dobremu sercu i miłości do świata i do ludzi. A tutaj jest moja mama i Helena Stelmaszuk i mój tata Marian Stelmaszuk. I kwiatki stoją. I kwiatki stoją. To są zawsze Świeta kwiatki stawia przy portrecie mojej mamy, żeby, no, żeby uczcić jej pamięć i ją. I to jest przyjaźń, to jest braterstwo między ludźmi, między sąsiadami. Najpiękniejszy przypadek współpracy między narodami na naszym podwórku. I dla mnie to jest sens życia. Kuszycie. Jeszcze. Do kogo? Genialne to super, super. Słyszycie, kuszycie, dawajcie. To jest ukraiński borsz. To jest barszcz ukraiński. Mhm.